dla niego. Kraj, w którym on ma wpływ na wszystko. Planuje nowe dzielnice Pjongjangu. Bywa ratownikiem napływalni. Próbuje ciasteczek, zanim te trafią do sklepów. Patrzy, jak rosną kurczęta na fermach. A nawet doradza fryzjerkom. Ma napięty terminarz, ale znajduje czas na zabawę w stołecznym lunaparku. Te absurdalne, zabawne, ale i straszne obrazy to jedyny materiał, na podstawie którego możemy spróbować zrozumieć młodego człowieka władającego nuklearnym mocarstwem. Kim Jong-un nie udziela wywiadów. Postanowiliśmy więc spotkać się z tymi, którzy znają go najlepiej. Kim Jong-un. Portret tyrana. Nasza podróż zaczyna się w sercu szwajcarskich Alp w Bernie, stolicy Konfederacji. Mieszka tu największa zagraniczna społeczność północnych Koreańczyków. Ich dyskretne działania przyciągnęły uwagę członka grupy dziennikarzy śledczych. Istnieje wyjaśnienie historyczne. Szwajcaria jest neutralna i należy do ONZ oraz innych organizacji międzynarodowych. Mieszkańcy Korei Północnej od zawsze mieli dostęp do Szwajcarii, spokojnej i szanującej prywatność. Wiele sławnych osób wysyła dzieci do tutejszych szkół. Z tych samych powodów zrobił to też Kim Jong-il. W szwajcarskich dokumentach administracyjnych figuruje pan Pak, dla którego w roku 1992 ambasada północno-koreańska starała się o wizę i posadę w Bernie. Na podaniu były imiona trojga dzieci: Chol, Hun i Mi-yang. Zmieniono je tylko trochę, natomiast daty urodzin się zgadzały. Tak naprawdę były to dzieci dyktatora Korei Północnej Kim Jong-ila. Wiedzieliśmy, że tu są. Znaliśmy ich prawdziwą tożsamość. Ale dla władz nie był to problem, wręcz okazja. Do czego? Do utrzymania łączności z krajem, który już wtedy odciął się od świata. Nietypowa rodzina spędziła rok w ambasadzie na przedmieściach Berna. Chol, najstarszy z rodzeństwa, poszedł do międzynarodowej szkoły dla dzieci dyplomatów i biznesmenów. Jego brat Hun chodził do państwowej szkoły w mieście. Z kolegami rozmawiał po niemiecku. Kilka pierwszych miesięcy było trudne, ale w końcu udało mu się zaprzyjaźnić z kilkorgiem Szwajcarów. Nie miał najgorszych wyników. Czasem szło mu tak sobie, czasem nieźle. Bardzo lubił sport, zwłaszcza koszykówkę. Grał w nią całkiem dobrze. Pakowie przenieśli się do zwykłego mieszkania. Zdjęcia na stronie zarządcy osiedla ukazują standardowy dom dla klasy średniej. Dzieci mogły tu żyć swobodnie i blisko znajomych. W szkole uczyły się o demokracji szwajcarskiej, a nawet zabrano je na wycieczkę do parlamentu.
Owszem, miał tu kolegów. Niektórych zapraszał nawet do domu. Grali na przykład na Game Boyu. Wiemy też, że Kim Jong-un w zasadzie co wieczór grywał w koszykówkę z kolegami z sąsiedztwa. Niekoniecznie ze swojej klasy społecznej. I że był miłym chłopakiem, jak wszystkie dzieci w tym wieku. W latach 90. życie prywatne Kim Jong-ila było tajemnicą państwową. Nikt nie wiedział o jego trzech kochankach i dzieciach. Gdy jego zdrowie zaczęło szwankować, sąsiedzi Korei Północnej martwili się o sukcesję i o to, co się stanie, jeśli Kim Jong-il nagle umrze. Ale rodzina Kimów dawno już podjęła decyzję. Zgodnie z tradycją konfucjańską, naturalnym kandydatem na następcę był najstarszy syn, Kim Jong-nam. Miał on jednak na koncie kilka wpadek. Wśród nich kompromitujące aresztowanie w Tokio, gdy miał przy sobie podrobiony paszport. Chciał wtedy zabrać rodzinę do Disneylandu. Drugi syn, Kim Jong-chol, wykształcony w Szwajcarii, był uznawany przez ojca za zbyt miękkiego. Kim Jong-un, choć najmłodszy, był synem ulubionej partnerki Ila, Kim Jong-hee. Była tancerka, miała odegrać ważną rolę w kuluarach. Grudnia 2011 roku Korea Północna pogrążyła się w żałobie. Zmarł Kim Jong-il, słońce XXI wieku. Machina propagandowa zaaranżowała pogrzeb. Ceremonia miała też potwierdzić plan przekazania władzy najmłodszemu synowi, obwieszczony rok wcześniej. Kim Jong-il piastował ważne funkcje w państwie jeszcze zanim został jego przywódcą. Co najmniej przez 10 lat. A Kim Jong-un zjawił się nagle. Propaganda próbowała tworzyć narrację o tym, jak przez lata przygotowywano go do tej roli, choć wcale tak nie było. Dopiero gdy jego ojciec doznał pierwszego udaru, zaczął się martwić o sukcesję. Zmarł nagle, a chłopak chyba nie był na to gotowy. Wprawdzie to on miał być następnym przywódcą, ale raczej za 5 czy 10 lat. Sądząc po tym, jak wyglądał i zachowywał się podczas pogrzebu, był wstrząśnięty i niegotowy na objęcie władzy. Kłopoty Kim Jong-una zaczęły się już wcześniej. Czy zebrani nad trumną starzy generałowie byli przychylni tak młodemu przywódcy? Kim Il-sen, ojciec narodu, wsławił się antyjapońską partyzantką podczas II wojny światowej. Kim Jong-il przez 15 lat był drugim człowiekiem w kraju, a potem objął władzę. Kim Jong-un był zwykłym 26-latkiem, bez żadnych osiągnięć na koncie. By utrzymać się przy władzy, zapoczątkował wielkie czystki. Reżim miał być reprezentowany przez nowe pokolenie. Kim Jong-un musi dziś dotrzeć do ludzi, którzy pamiętają czasy wielkiego głodu. Utrzymanie solidarności elit z przywódcą będzie tym razem trudniejsze niż wcześniej. Sytuacja może stać się napięta, więc struktura władzy będzie budowana w oparciu o różnice interesów i terror.
Zapewne jest tam dużo wewnętrznych tarć, bo po objęciu władzy Kim Jong-un próbował odebrać wojsku część przywilejów biznesowych i politycznych. Jego ojciec przedkładał wojsko nad politykę, a on chciał przywrócić te przywileje partii, żeby odbudować równowagę wpływów między światem polityki a wojskiem. Wszyscy generałowie, którzy byli z Kim Jong-unem przy karawanie, stracili posadę. Młody przywódca zniszczył starą grupę i próbuje ją zastąpić nową. Najbardziej prominentną z ofiar czystki był wuj Kim Jong-una, Jang Sang-taek, mąż siostry Kim Jong-ila, który od lat 70. był centralną postacią reżimu. Jego bracia byli ważnymi generałami, a on piastował kilka ważnych posad w siłach zbrojnych i administracji gospodarczej. Gdy Kim Jong-il zaczął chorować, wymieniano go jako możliwego następcę, a przynajmniej regenta młodego syna dyktatora. Dwa lata po objęciu władzy Kim Jong-un kazał stracić wuja wraz z większością jego bliskich. Jang Sang-taek był człowiekiem bardzo kompetentnym. Pracowałem z nim. Był dowcipny, dobry dla podwładnych i pracowity. Jego aresztowanie i stracenie zaskoczyły wielu badaczy Korei Północnej. Ale najbardziej zdziwiło nas pisemne oświadczenie na temat przyczyn egzekucji. Dawniej tego typu rzeczy robiło się po cichu. Ktoś ginął w wypadku albo chorował i niczego nie tłumaczono. Tym razem otrzymaliśmy wyjaśnienie obnażające wewnętrzne słabości Korei Północnej. Jang Sang-taeka oskarżano o zamiar obalenia władzy. Reżim przyznał, że w jego strukturach dochodzi do tarć. Inne zarzuty dotyczyły niewierności małżeńskiej i sprzeniewierzenia się komunizmowi. Prasa potwierdzała pogłoski o jego upodobaniu do nieletnich dziewcząt. Publiczna egzekucja Jang Sang-taeka bardzo zaszkodziła reżimowi. Korea Północna jest zakorzeniona w konfucjanizmie, który kładzie nacisk na szacunek do starszych. Mordując wuja, Kim Jong-un mógł raczej stracić lojalność ludu niż umocnić swoją władzę. Członkowie elity, którzy tracą szacunek do przywódcy, mogą się od niego oddalić. By utrzymać się u władzy, Kim Jong-un brutalnie spacyfikował starą gwardię reżimu. Następnie otoczył się lojalnymi osobami. W Seulu, stolicy Korei Południowej, żyje 25 milionów ludzi, których bardziej niż Kim Jong-un interesuje własny sukces. Ale uważny obserwator dostrzeże, że miasto jest gotowe do wojny. Ogromna sieć metra ma służyć za schron podczas agresji północy. Ludzie nie zwracają już uwagi na maski przeciwgazowe i racje żywnościowe, coraz rzadziej pojawiające się na stacjach. Granica z Koreą Północną jest oddalona o 56 kilometrów. To niedostępna strefa zdemilitaryzowana, szeroka na 4 kilometry i obstawiona z obu stron przez setki tysięcy żołnierzy. Seul jest w zasięgu artylerii. Wartownicy z południa widzą wsie na północy. Kim Jong-un w odróżnieniu od ojca osobiście odwiedza posterunki, które tak zagrażają Seulowi. Kim Jong-un...
Główna różnica polegała na tym, że Kim Jong-un we wczesnym okresie sprawowania władzy wydawał się znacznie bardziej agresywny niż Kim Jong-il. Zwłaszcza pod względem polityki wojskowej. Działał bardzo otwarcie i niczego nie ukrywał. Podkreślał wagę operacji obliczonych na możliwą konfrontację z południem. Przygotowywał siły zbrojne do wojny. Odzwierciedleniem jego doktryny były ćwiczenia, na które wysyłano Koreańczyków z północy. Do pierwszego propagandowego wystąpienia Kim Jong-una doszło rok przed śmiercią jego ojca. Nominacja generalska dała mu dostęp do najwyższych kręgów władzy. W Korei Północnej władza to przede wszystkim wojsko. Uczyniono go generałem w jednym ze zgromadzeń ludowych. Choć z tego co wiemy, nie miał żadnego doświadczenia. Propaganda twierdziła, że jest ekspertem od artylerii i próbowała wykreować go na wielkiego dowódcę. Północno-koreańskiej armii z pewnością się to nie podobało. Młody człowiek bez doświadczenia nagle otrzymał 4 gwiazdki generalskie i stał się jednym z najważniejszych dostojników wojskowych w kraju. Armia Korei Północnej to ponad 1 000 000 żołnierzy i 6 milionów rezerwistów. Wielki wódz musi codziennie dokonywać inspekcji. Ale tysiące czołgów i setki samolotów odziedziczonych po Związku Radzieckim to przestarzały sprzęt. Pjongjang i Seul. 145 kilometrów. 32 kilometry do granicy. Przy strefie zdemilitaryzowanej niepotrzebna jest nowoczesna broń. Wystarczą żołnierze i wyrzutnie rakiet. W 1,5 godziny może dojść do kataklizmu. Mamy tu do czynienia z asymetrią. Patrzymy na wojsko z jego bronią konwencjonalną i mówimy, cóż, priorytetem jest tu program nuklearny. Ale w grę wchodzą też różnice potencjałów w kwestii rozwoju broni biologicznej i chemicznej. Moim zdaniem ten rząd bardzo dużo inwestuje w zbrojenia. Ale w dziedzinie broni konwencjonalnej nie zawsze jest to widoczne. Istnieją jednak bardzo różne rodzaje broni. Niektóre o wielkiej sile rażenia. Musimy się przejmować Koreą Północną. Bądźmy pragmatyczni. Ten kraj ma broń jądrową. Jest 9. co do wielkości potęgą nuklearną. Ma od 6 do 12 głowic, jeśli nie więcej. Rozbudowuje swój program wzbogacania uranu. Ma pociski balistyczne SCUD, NODONG i TAI-PODONG. Buduje KN-08, przenośny międzykontynentalny pocisk balistyczny na paliwo stałe. Korea Północna nie rezygnuje z arsenału nuklearnego, buduje nowe pociski. Może też sprzedać część swoich zasobów. Program nuklearny był wielkim przedsięwzięciem Kim Jong-ila. Jego syn postanowił go rozbudować. Bomby atomowe stały się obsesją północnych Koreańczyków. Mimo sprzeciwu na arenie międzynarodowej, w projekt nuklearny zainwestowano ogromne pieniądze. Pjongjang był przekonany, że tylko atom zagwarantuje reżimowi przetrwanie.
tylko bomba atomowa może odstraszyć arcywroga, Stany Zjednoczone, z którym w latach 50. Korea prowadziła wojnę. Waszyngton świetnie rozumie swoje relacje z tym małym azjatyckim krajem. Pomnik wojny w Korei stoi o kilka przecznic od Białego Domu. Od zawieszenia broni w roku 1953 Ameryka bacznie obserwuje kryzys koreański. Ponad 30 tysięcy żołnierzy do dziś stacjonuje po południowej stronie. Scenariusze kryzysowe podlegają stałej reewaluacji. Zdaniem Pjongjangu taki pokaz siły jest bezpośrednim zagrożeniem. Korea Północna dąży do tego, by żaden inny kraj nie ośmielił się przypuścić ataku. Media skupiają się głównie na pytaniu, czy północno-koreańskie pociski mogłyby dotrzeć na Alaskę czy do Kalifornii. Ale Korea Północna jest dziś w stanie przemieścić broń masowego rażenia do dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem swoich firm handlowych i wspólników. Ma bardzo rozwiniętą sieć logistyczną. Już teraz może przenosić broń dokąd zechce. Korea Północna jest zagrożeniem nuklearnym. Rozwija też jedne z najpotężniejszych cyfrowych jednostek bojowych na świecie. Zaatakowała na przykład banki Korei Południowej i amerykańskie studia filmowe firmy Sony, które wyprodukowały komedię otwarcie drwiącą z Kim Jong-una. Wiele osób, które negocjowały z Koreą Północną, jestem jedną z nich, podchodzą do możliwości tego kraju z dużym szacunkiem. Ci, którzy go nie znają, mówią, oto państwo niezdolne do wykarmienia obywateli. Rozwój gospodarczy jest tam znikomy, a publiczny system dystrybucji nie działa. Nie da się porównać Korei Północnej z Południową. Korea Południowa to nowoczesne państwo z dużym PKB i wysokim dochodem per capita. W Korei Północnej od lat 60. jest tylko coraz gorzej. W tej dziedzinie sobie nie radzą. Ale nie wolno nam ich lekceważyć. Kiedy im zależy, są bardzo skuteczni. Rozwinęli program nuklearny i dobrze im idzie. Ludzie mówili, że nie będą w stanie skutecznie wzbogacać uranu. Oczywiście, że są. To samo dotyczy wyrzutni pocisków. Cyberwojna? Moim zdaniem niepotrzebny im nawet sam internet. Wystarczy, że będą mieli ludzi pracujących nad cybertechniką, nad narzędziami niezbędnymi do takich czy innych działań. Kiedy Koreańczycy nad czymś przysiądą, stają się w tym bardzo biegli. Bardzo szanuję to, w jaki sposób budują swój potencjał. Jest to coś, co rozumieli wszyscy przywódcy Korei Północnej. Rozumie to też Kim Jong-un. Wie, że jeśli opuści gardę, jego kraj zostanie potraktowany przez globalne mocarstwa jak używany mebel, czyli po prostu odrzucony i zignorowany. Wtedy nikt nie będzie się z nimi liczył. Oni muszą dbać o to, żeby ludzie o nich myśleli. Żeby ich kraj nie był przedstawiany jako ciemna plama na mapie, lecz jako sprawnie funkcjonujące 24-milionowe państwo, którego rola w Azji Północno-Wschodniej będzie coraz większa. To trudne zadanie. Kto wie, czy im się uda. By utrzymać się przy władzy, Kim Jong-un rozpoczął walkę na dwóch frontach.
Jednym z nich było przejęcie kontroli nad armią i aparatem represji. Młody przywódca otwarcie mówił o biedzie. Twierdził, że nie będzie spał spokojnie, dopóki nie zapewni ludziom godnego życia. Kim Jong-un od najmłodszych lat spędzał dużo czasu z pochodzącym z Japonii kucharzem ojca. Mężczyzna wspomina wyznania przyszłego dyktatora. Pamiętam, że pewnej nocy zaczęliśmy rozmawiać po 11. Gdy skończyliśmy, spojrzałem na zegarek. Dochodziła 5. Europa, Azja. Rozmawialiśmy o wielu sprawach. On mówił, byłem w Europie, w Azji, kilkakrotnie w Japonii. Sklepy są tam pełne żywności, a w moim kraju jej brakuje. Powinniśmy coś zrobić. Potem powiedział, myślę, że powinniśmy iść śladem Chin. Wtedy zrozumiałem, że chcę postawić na liberalizację gospodarczą i reformy. Propaganda przedstawia Kim Jong-una jako reformatora północno-koreańskiego rolnictwa i gospodarki. Pierwsze efekty były skromne. Ale wydawało się, że plagi głodu, które zdziesiątkowały kraj w latach 90., to już przeszłość. Po jego pierwszej mowie w kwietniu 2012 roku odniosłem wrażenie, że Kim Jong-un chce przekonać własny naród i resztę świata, że to poniekąd nowa Korea Północna. I wiele z tego, co działo się tam kiedyś, należy już do przeszłości. Armia Ludowa musi ucieleśniać hasło wielkiego generała, pomagać ludziom. Jej żołnierze i oficerowie robią więcej dla rodaków niż dla własnych rodzin. Koreańczycy są najwspanialszym z narodów i wiernie wspierali partię w obliczu wielkich wyzwań. Nigdy już nie powinni zaciskać pasa. Zasłużyli, by w pełni korzystać z bogactw socjalizmu. To niezłomne postanowienie partii. Skupia się na przyszłości. Czy zdoła zbudować Koreę Północną, o jakiej marzy? Kraj bogatszy i zdolny lepiej konkurować z południowym sąsiadem. Choć pewnie nigdy za nim nie nadąży. Kraj dość silny militarnie, by inni się z nim liczyli. Koreańczycy z północy nie żyją już w nędzy jak dawniej. Nie cierpimy już głodu. Jest nam względnie dobrze. Istnieje różnica między bogatymi a ubogimi, ale skrajna bieda zniknęła. Okropne zdjęcia ludzi przymierających głodem to materiały sprzed 10-15 lat. Korea Północna się przeobraża. W kraju zachodzą niewiarygodne zmiany. Kim Jong-un wypuszcza za granicę coraz więcej ludzi, żeby uczyli się podstaw biznesu, gospodarki międzynarodowej i tego, jak przejść od ekonomii centralnie sterowanej do rynkowej. To sprawa naprawdę godna uwagi. Koreańczycy z północy jeżdżą w tym celu do Singapuru, Hongkongu i Wietnamu. W tej chwili są nawet w Kanadzie, gdzie uczą się gospodarki międzynarodowej.
Korea Północna wpuszcza też osoby między innymi z Singapuru i rozmawia o interesach. To już inne czasy i inny świat. Nie da się teraz przewidzieć, jakie będą konsekwencje. Z tego, co wiemy od ludzi, którzy byli nie tylko w Pjongjangu, ale i na prowincji, rzeczywiście buduje się tam domy, inwestuje w infrastrukturę i rolnictwo. Wygląda na to, że w tej ostatniej dziedzinie są wprowadzane reformy mogące doprowadzić do zwiększenia plonów. Nie są to jednak zmiany na masową skalę. I ci, którzy je wdrażają, martwią się, że zostaną one wstrzymane. Najwyższa władza nie wyraziła bowiem jednoznacznego poparcia. Nowa gospodarka dla politycznego monstrum zrodzonego z zimnej wojny. Deng Xiaoping, odgrywając rolę ojca narodu chińskiego, otworzył swoje państwo dla biznesu. Ale Korea Północna kontroluje obywateli niczym sekta. Czy kraj wytrzyma nowe otwarcie? Nie mają problemu z pozyskiwaniem środków z małych projektów, takich jak region turystyczny Kumgangsan i obszar przemysłowy Kaesong. Ale coś, co naprawdę otworzyłoby kraj na siły wolnorynkowe i wzbogaciłoby go, jest postrzegane jako zagrożenie dla władzy politycznej. Tak było wszędzie w Azji. Jeśli gospodarka zaczyna rosnąć, powstaje klasa średnia, domagająca się większej wolności. Widzieliśmy to na Tajwanie i w Korei Południowej. Oni się tego boją i dlatego nie chcą podjąć odważnych kroków w dziedzinie gospodarki. Ich wódz mieszkał w Szwajcarii i zdobył wykształcenie na Zachodzie. Dlatego właśnie rozumie zagrożenia płynące z nadmiernego otwarcia. The threats that come with trying to open up too much. Dla Kim Jong-una to kwestia przetrwania. Jeśli kraj ma istnieć, Koreańczycy z północy muszą mieć nadzieję na lepsze jutro. Pogodny sposób bycia i nadwaga przywódcy mają przywodzić na myśl Kim Il-sena, do którego Kim Jong-un jest zresztą podobny. W Korei Północnej nawet dzieci kochają Kim Il-sena. To był wspaniały przywódca. Za jego czasów ludzie dobrze jadali i nie cierpieli biedy. Najgorszej nędzy doświadczyli za Kim Jong-ila. Kim Jong-un chce pokazać, że jest podobny nie do ojca, lecz do dziadka, którego wszyscy kochali. Dlatego stara się do niego upodobnić. Kim Il-sen, uwielbiany założyciel państwa, do dziś jest oficjalnie jego wiecznym prezydentem. Za jego czasów, dzięki wsparciu Kremla, Korea Północna chwilami rozwijała się szybciej niż południowa. Ale po upadku Związku Radzieckiego sytuacja w Pjongjangu się zmieniła. Gospodarka się rozsypała. Rządy Kim Jong-ila to epoka wielkiego głodu. Przyjmując styl dziadka, Kim Jong-un chce wskrzesić mityczne lata chwały. Stworzyć związek między idealizowaną przeszłością a pokoleniem, które wychowało się w ponurych czasach, a teraz jeździ po świecie, by uczyć się na temat reform gospodarczych. To pokolenie ma w nim widzieć lidera podobnego sobie, miłośnika koszykówki i parków rozrywki, człowieka bratającego się z ludem przed kamerami propagandystów. Kim Jong-il miał nawet opory przed podawaniem ludziom ręki.
To moim zdaniem próba celowego odcięcia się od ojca. Dążenie do większej otwartości i lepszej relacji z ludźmi. Przynajmniej pozornie. Jest jeden wspaniały epizod. A może więcej niż jeden. Chodzi mi o chwilę, w której Kim Jong-un przyjechał do nowo wybudowanego bloku i przywitał się z parą mieszkańców. Usiadł z nimi na podłodze. Żona Kima usiadła obok niego jak typowa koreańska mama. Kim Jong-il w życiu by czegoś takiego nie zrobił. Kim Il-sen? Owszem, to możliwe. Druga historia to wizyta w żeńskiej jednostce wojskowej. Na odchodnym Kim Jong-un nie poprzestał na fotografii grupowej. Kobiety podchodziły do niego jedna po drugiej niczym do gwiazdy rocka. Łapały go pod ramię i robiły sobie z nim zdjęcia. Byłem w szoku. Nie wyobrażałem sobie czegoś podobnego. Czymś równie niewyobrażalnym było usłyszenie Kim Jong-ila. Propaganda nadawała tylko nieme filmy i publikowała zdjęcia. Wódz nie przemawiał publicznie. Kim Jong-il nie umiał przemawiać. Jąkał się, więc nie występował publicznie. Słyszałem jego głos przez zamknięte drzwi, kiedy naradzał się z szefami sztabu. Zacinał się. Mówienie sprawiało mu trudność. Za to Kim Jong-un umie przemawiać. Jest nawet w stanie imitować głos dziadka. Na początku powtarzano, że Kim Il-sen z martwych wstał. On wciela się w niego niczym aktor. Nasz potencjał nuklearny zapewnia nam narodową suwerenność. Pozwala budować pokój, dobrobyt, władzę oraz szczęśliwy byt ludu. Jedna sprawa to różnica pokoleń. Moim zdaniem Kim Jong-un i Kim Jong-il to inny styl. Kim Jong-un studiował za granicą, lepiej więc rozumie sprawy międzynarodowe. Wydaje się bardziej normalny od Kim Jong-ila, który miał wiele żon i starał się ukrywać rodzinę, zwłaszcza synów. Kim Jong-un nie będzie jak ojciec. Chce pokazać, że rządzi we względnie normalnym stylu. Ale jak rządzić normalnie, kiedy pochodzi się z rodziny o takiej historii? Kim Jong-un stawia najwyraźniej na przejrzystość w tych sprawach. Od początku pokazuje się publicznie z żoną, która towarzyszy mu podczas licznych wyjazdów. Świetnie ubrana, czasem pozwala sobie na luksusowy kosmetyk. Korea Północna wreszcie ma swoją pierwszą damę. Zawsze uśmiechnięty symbol nowoczesności i różnorodności. Kim Jong-il ukrywał liczne kochanki, w większości członkinie sfer artystycznych reżimu, które tworzyły coś w rodzaju haremu dla rządzących. Matka Kim Jong-una, tak jak jego żona, wywodziła się z tych kręgów. Jest jeszcze jedna kobieta,
coraz wyraźniej eksponowana przez reżim. Stała za Kim Jong-unem podczas pogrzebu jego ojca. Propagandziści nie ujawnili jednak jej tożsamości. To młodsza siostra dyktatora, Kim Yo-jong. Kiedy podczas zabaw mała gubiła pieluszkę, Kim Jong-un zawsze dostrzegał to pierwszy. Mówił, uważaj i poprawiał, co trzeba. Uwielbiał ją i uwielbia do dziś. Te zdjęcia nie mają w sobie nic wyjątkowego. W Korei Północnej Kim Jong-un jest jak Jezus. Czy gdybyście zobaczyli Jezusa w Łodzi, nie poszlibyście za Nim? To wszystko jest oczywiście przerysowane. Wielki wódz robiący granaty z szyszek i przemieszczający się z nadludzką prędkością. Nawet pogoda ma związek z jego majestatem. Każda pieśń oddaje mu cześć. Nie da się traktować tego poważnie, ale pranie mózgu jest groźne. Będąc cały czas pod wpływem pieśni, filmów i podniosłych opowieści, ludzie zaczynają w nie wierzyć. To psychologia tłumu. Telewizja północno-koreańska przedstawia dyktatora jako instruktora lotnictwa. Dla ekspertów to absurd, ale dla reżimu jest to chleb powszedni. Pytanie tylko, w jakim stopniu główny aktor wierzy w swoją rolę i w jakim stopniu propaganda wpływa na wizerunek Kim Jong-una. Dostrzegamy w nim człowieczeństwo, kiedy uśmiecha się do ludzi, a potem zastanawiamy się, jak on mógł tak potraktować własny naród i zamordować wuja. Jak pogodzić te sprawy? Oto z czym mamy do czynienia. Ludzie mówią, że jego publiczny wizerunek nie jest zbyt racjonalny, bo widząc z jednej strony człowieczeństwo i charyzmę, a z drugiej okrucieństwo, zastanawiamy się, kto to właściwie jest. Czy ostatni bastion zimnej wojny w końcu upadnie? Dla wielu Koreańczyków to już bez znaczenia. Więzi osobiste i rodzinne zanikły po latach separacji. Wersja polska Smack Jam Studio. Tekst Piotr Lubczyński. Czytał Marek Lelek.